Natalia, niezwykle się cieszę, że mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z Tobą w tak wyjątkowym miejscu, przed y, tak cudownym y, spektaklem, który myślę poruszy serca wielu widzów. Jak ty się czujesz y, jako aktorka, która wciela się w tak wspaniałą postać, jaką jest Wisława Szymborska? Jestem bardzo wdzięczna przede wszystkim y, Kasi Jungowskiej i Grażynie Szapowskiej, że pomyślały o mnie, że gdzieś znalazły, y, gdzieś widziały we mnie. Y, Podobieństwo wizualne, z tego co rozumiem, do Wisławy Szymborskiej. To wyjątkowy projekt, dla wyjątkowej, hołdy, dla wyjątkowej osoby. Stulecie urodzin naszej noblistki. No jest to dla mnie przeżycie. Mówię szczerze, jest to dla mnie przeżycie. Nie wiem, czy, czy dam radę przetrwać przez, całą, mhm. przez cały spektakl premierowy. A czy twoja córka na przykład jest zainteresowana takim medialnym światem, wykazuje jakieś predyspozycje? To znaczy, ona uwielbia stawać na scenie i uwielbia być w centrum uwagi. Czyli tak jak wszyscy, jak my, jak każdy artysta. To, nie jest, to jest oczywiste, że to nasze ego potrzebuje uwagi, otoczenia, ale bardziej przejawia przejawia. Talent w kierunku gimnastyki artystycznej, takich fizycznych aktywności. O, czyli być może przyszła e, olimpijka. Przyszła olimpijka, chociaż e, ma najlepsze oceny w klasie z dwóch przedmiotów, to znaczy z języka chińskiego, ma bardzo dobre ucho i bardzo łatwo przyswaja e, języki obce oraz z, właśnie z piosenki z muzyki, więc jednak ucho ma dobre. Tu trzymamy kciuki. Niezależnie od tego, jaką drogę zawodową wybierze, rozumiem, że będziesz ją wspierać w tym. Zawsze będę ją wspierała i na pewno nie będę na nic naciskać.